Na program zaprasza Gnie Express. Tradycyjne zasady nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Mariusz Woźniak, witam serdecznie Państwa w kolejnym odcinku magazynu z Zakułka. Szanowni Państwo, zbliża się koniec roku i ten, ten odcinek będzie ostatnim emitowanym w tym roku. Także w dzisiejszym odcinku powiemy sobie o najważniejszych zmianach, jakie nastąpiły w przeciągu tego mijającego roku, zmianach przepisów czy też co ciekawego wydarzyło się w mieście Suwałki. Zapraszam serdecznie do obejrzenia dzisiejszego odcinka. Szanowni Państwo, podsumowując ten mijający już rok 2020, w przeciągu tego roku nastąpiło kilka istotnych zmian, chociażby w przepisach ruchu drogowego, czy też w przepisach administracyjnych dotyczących pojazdów czy też kierowców. I z Pierwszą taką zmianą, która była już od 1 stycznia, było nałożenie kar administracyjnych na osoby, które nie dopełniły obowiązku przerejestrowania. Pojazdów, czy też nie zgłosiły faktu, faktu sprzedaży samochodu. Byłem wtedy z wizytą w starostwie w Suwałkach. Rozmawiałem z Panią Naczelnik. Może przypomnijmy sobie kilka słów. Pani Naczelnik, 1 stycznia stała się rzecz, która w grudniu sprawiła, że wielkie tłumy pojawiły się w Wydziale Komunikacji. Co się stało? Od 1 stycznia 2020 roku weszła zmiana do ustawy Prawo Ruchu Drogowym, która prowadziła kary dla właścicieli pojazdów za nieprzerejestrowanie pojazdu sprowadzonego z krajów członkowskich Unii Europejskiej. W terminie 30 dni. To jest pierwszy przypadek. I w drugim przypadku za niezgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu zarejestrowanego w Polsce też w ciągu 30 dni. Mówimy o karach od 200 do 1000 zł. Kary te będzie nakładał starosta właściwy ze względu na miejsce rejestracji pojazdu. Przepis dotyczy tylko pojazdów sprowadzonych z krajów członkowskich Unii Europejskiej. Tak jak jak Państwo słyszeli, te zmiany nastąpiły oczywiście. Potem przyszedł marzec, przyniósł nam nieszczęście w postaci pandemii. Ten okres, który wymagany jest przy rejestracji, został wydłużony przez starostwa. Na dzień dzisiejszy trudno mi jest powiedzieć, czy wciąż obowiązuje ten ustawowy termin 30 dni na przyrejestrowanie, czy wciąż jest wydłużony do 180 dni, który to termin został właśnie wprowadzony z tytułu obostrzeń. Nałożonych również na urzędy. Także, jeżeli Państwo mają więcej pytań, warto zadzwonić do swojego starostwa, do swojego Wydziału Komunikacji i dowiedzieć się, jak szybko można te sprawy formalne związane z rejestracją dokonywać, aby nie mieć potem kłopotów finansowych. Kolejną zmianą, która wydarzyła się w tym 2020 roku, było nałożenie obowiązku na policjantów podczas kontroli drogowej. Sczytywania, odczytywania stanu licznika w naszym pojeździe. Czyli oprócz obowiązkowych tam rzeczy, typu prawo jazdy, trzeźwość i tak dalej, panowie mają teraz obowiązek odczytać jeszcze stan drogomierza w naszym pojeździe, zweryfikować go z ostatnim odczytem w centralnej ewidencji pojazdów i kierowców. I miało to na celu, że tak powiem, ukrócenie procederu cofania licznika, wyłączania go. Także takie zmiany również nastąpiły. Również w tej tematyce spotykałem się z Naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego. Może przypomnijmy sobie. Od początku roku weszły właśnie przepisy dotyczące kontroli pojazdu pod kątem dokonywania sprawdzenia stanu drogomierza. W autach zgodnie z artykułem 306a, kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w zmianę takiego drogomierza, podlega karze po wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Również osoba, która dokonuje takiej, takiej zmiany, podlega również karze do lat dwóch. Podczas czynności kontroli drogowej, policjant dokonuje sprawdzenia stanu fizycznego drogomierza zapisuje ten stan licznika wprowadza w system centralnej ewidencji pojazdów i ten stan licznika jest odzwierciedlany i dokonywana jest dokonywane jest sprawdzenie ze stanem poprzedniego zapisu ze stacji kontroli pojazdów czyli z badania technicznego ewentualnie z poprzedniej kontroli drogowej jeżeli jest faktycznie licznik wymieniany w takim aucie należy zgłosić to na stacji kontroli pojazdów dla diagnosty, diagnosta, jeżeli to potwierdzi, wpisuje wtedy w taki stan licznika u siebie w centralnej ewidencji pojazdów. Oczywiście też trzeba przygotować odpowiednią dokumentację, która jest wymagana. Oprócz zmian w przepisach, które dotyczyły całego kraju, oczywiście w naszym mieście również nastąpiły zmiany. Mówię tu o zmianach organizacji ruchu drogowego, chociażby na ulicy Utrata i ulic Przecinających tą ulicę. Zmiana cyklu pracy sygnalizacji świetlnej, Zniknęły, zniknęła możliwość zawracania na pewnych skrzyżowaniach na wiosnę. W, w tym temacie spotkałem się z dyrektorem zarządu dróg i zieleni. E, przypomnijmy sobie jego słowa. Na tym skrzyżowaniu, na którym jesteśmy, e, na oddzielnych fazach bezkolizyjne są skręty e, w lewo, zarówno z ulicy kolejowej, jak i z ulicy e, Dwernickiego. Czyli te pojazdy, które wykonują manewr skrętu w lewo, bezkolizyjnie, bez kolizji z jakimikolwiek innymi uczestnikami, płynnie. E, i zdecydowanie polepszyła się w związku z tym przepustowość na tych wlotach Dodatkowo w tej chwili wykonywana jest na tym skrzyżowaniu nawrotka, która umożliwi wykonanie manewru nawracania się na tym skrzyżowaniu jadąc od południa, czyli do McDonalda będziemy mogli przed światłami wykonać ten manewr podobnie jak przy skrzyżowaniu Utrata Pogodna e, Łąkowa Duża zmiana też nastąpiła na lewoskrętach z ulicy Utraty Czyli na każdym z tych skrzyżowań nie możemy już nawracać się na sygnalizacji świetne. Oprócz tych zmian na ulicy Utrata, e, oczywiście największą zmianą m, e, w organizacji ruchu drogowego w Sołokach było powstanie już e, prawdziwego ronda e, na skrzyżowaniu ulicy Pułaskiego, Armii Krajowej e, Pileckiego. E, musieliśmy się do tego przyzwyczaić. E, było trochę kolizji po otwarciu takiego tego skrzyżowania, ale myślę, że organizacja w tej chwili na tym poziomie, która, która jest, jest naprawdę w porządku, Przyzwyczailiśmy się po trosz, powoli do tego, do tego ruchu i chyba wydaje się, że jest naprawdę. Bezpieczniej. Szanowni Państwo, i ostatnią zmianą, która weszła już na początku grudnia tego roku w życie, wszedł pakiet regulacyjny do spraw dotyczących kierowców. Otóż od początku grudnia możemy, możemy nie wozić już dokumentu prawa jazdy ze sobą, nie ma takiego obowiązku, również nie ma kar za nieposiadanie przy sobie prawa jazdy podczas kontroli. Panowie poproszą tylko imię i nazwisko, datę urodzenia, czy też numer PESEL, zweryfikują to, te wszystkie nasze dane w systemie i wszystkie informacje tam właśnie znajdą. Oprócz tego, można w tej chwili już pojazd zarejestrować również w innym Wydziale Komunikacji czasowo. Przykłady takie mówiliśmy sobie w odcinku, właśnie na początku grudnia. Może przypomnijmy sobie pokrótce, jakie jeszcze te zmiany weszły właśnie z 4 grudnia. Część z Państwa miała przyjemność z panami w mundurach, tutaj sobie porozmawiać. Do soboty przy takiej kontroli musieliśmy okazać prawo jazdy panom. Od soboty ta możliwość mamy taką, że możemy tego dokumentów po prostu fizycznie nie mieć. Jak odbywa się kontrola w tym momencie? Żadnego dokumentu możemy nie mieć. Oczywiście dowód osobisty. E, warto, mieć, e, warto mieć z tego tytułu, że taka kontrola po prostu troszkę krócej będzie trwała. E, przy oświadczeniu ustnym panowie muszą wklepać te wszystkie dane do systemu, e, podczas gdy mają w ręku dowód osobisty, po prostu skanują kod kreskowy i trwa to zdecydowanie szybciej i bezbłędnie. Ale to nie jedna ze zmian, która weszła od e, soboty do tej pory, gdy nam się skończyły w dowodzie rejestracyjnym e, miejsca na pieczątki, na pieczątki potwierdzające wykonanie badania technicznego. Do tej pory powinniśmy wymienić taki dowód rejestracyjny na nowy. Od soboty tej możliwości, tą możliwość mamy taką, że możemy nie wymieniać. Kolejną zmianą, jaka weszła, to jest to możliwość zarejestrowania pojazdu poza miejscem swojego zameldowania. Przykład. No, wy, wyruszamy z Suwałk do Wrocławia, bo tam mamy fajne auto sprowadzone z Niemiec. E, oczywiście niezarejestrowane na, w Polsce. Mamy tak zwane tablice komisowe, kolekcjonerskie, różnie to nazywane. E, nie do końca one są legalne. Także prawidłowo i e, spokojnie, aby wrócić z takiego Wrocławia do Suwałk nowym pojazdem, E, powinien on być zarejestrowany. Także mamy taką możliwość, że mieszkaniec, suwałk rejestruje auto tymczasowo w urzędzie we Wrocławiu i legalnie wraca na kołach do domu. Szanowni Państwo, i to chyba m, takie najważniejsze zmiany, które poruszyłem dzisiaj, które wydarzyły się w tym mijającym roku. E, jest to ostatni odcinek również przed świętami Bożego Narodzenia. E, te święta w tym roku będą troszeczkę inne oczywiście, ze znanych wszystkim. Przyczyn. Chyba życzyć muszę Państwu przede wszystkim zdrowia, którego, którego najbardziej nam w tym okresie potrzeba. Spokojnych tych świąt, może dla niektórych z Państwa również związanych z jakimiś wyjazdami. Także życzę, aby ten każdy Państwa wyjazd kończył się szczęśliwym powrotem. No i aby te święta były ostatnimi spędzanymi w tej formie. Wesoły świąt. Terima <small> kasih telah menonton!